Pastuszek. Pewnego razu pastuszek zasłynął na całą okolicę tym, że na każde pytanie potrafił dać bardzo roztropną odpowiedź. Dowiedział się o nim nawet sam król, a ponieważ nie bardzo chciał wierzyć plotkom, wezwał chłopca do siebie i rzekł mu: „Jeśli odpowiesz na moje 3 pytania, to uznam cię za syna i będziesz mieszkał w moim królewskim zamku”. „Zadaj mi swoje pytania, królu”, rezolutnie odpowiedział pastuszek. „Oto pierwsze z nich”, odezwał się król. „Ile kropel wody jest w oceanach?” „Rozkaż, władco, aby zamknięto ujścia wszystkich rzek na ziemi, tak, aby ani jedna kropla wody nie przedostała się do oceanów, dopóki nie przeliczę, ile ich tam jest”. Król wysłuchał odpowiedzi chłopaka, a potem spytał: „Ile jest gwiazd na niebie?” Pastuszek poprosił o duży kawałek czystego papieru, a potem narysował na nim piórem mnóstwo malutkich kropek, których niepodobna było przeliczyć, bo gdy się na nie patrzyło, to aż w oczach ćmiło. Później zaś rzekł do króla: „Gwiazd na niebie jest tyle, ile kropek na tym papierze. Możesz, królu, policzyć je wszystkie”. Lecz władca nie miał najmniejszego zamiaru tego robić, tylko zadał mu kolejne pytanie. „Trzecie pytanie jest takie: ile sekund ma wieczność?” „W odległej od nas Pomeranii”, odpowiedział pastuszek, „wznosi się diamentowa góra. Potrzeba całej godziny, aby na nią wejść, i również godzina minie, zanim przejdzie się ją wszerz i w głąb. Raz na 100 lat przylatuje na tę górę ptaszek i ostrzy o nią swój dziobek. Kiedy spiłuje całą górę, wtedy minie pierwsza sekunda wieczności”. „Na wszystkie moje 3 pytania”, stwierdził król, „odpowiedziałeś jak prawdziwy mędrzec. Od dziś zamieszkasz u mnie na zamku i będziesz moim synem”.